Szanowni Państwo, w związku z tym, że nadchodzą kolejne święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, chciałbym życzyć Wam wszystkiego najlepszego. To wyjątkowy czas, taki, który skłania do przemyśleń, do tego, żeby zastanowić się nad tym, co się wydarzyło w ostatnim czasie, ale też do planów na kolejny rok. Wierzę, że ten rok będzie rokiem obfitości, będzie wspaniały, będzie rokiem zaufania, budowania pozytywnych relacji, tak bardzo nam potrzebnych. Będziemy wykorzystywać okazje, te, które nadchodzą w biznesie, w relacjach, we współpracy, w budowaniu dobrych relacji rodzinnych, w odbudowaniu zaufania pomiędzy partnerami biznesowymi, pomiędzy relacjami między przyjaciółmi, które zostały nadszarpnięte. Wierzę, że czarne łabędzie, całe ich stado odleci, już nigdy do nas nie wróci. Słowem, które jest związane z końcówką roku, Bożym Narodzeniem, to słowo wdzięczność. Dziękuję Państwu za to, za cały rok, że byliśmy razem, że mieliśmy możliwość współpracy, budowania dobrych relacji w tych bardzo trudnych czasach i wierzę, że to będzie budowało jeszcze lepsze relacje na nadchodzące lata, w czasie tych krótkich miesięcy, ale też najbliższej co najmniej dekady. Chciałbym, byśmy podejmowali bardzo trafne decyzje, by skutki zmian społecznych, które są przed nami, skutki zmian energetycznych, zmian w biznesie, zmian w przemyśle, nie dotykały nas bezpośrednio. Byśmy wykorzystali nadarzającą się szansę, którą daje nam Unia Europejska. Byśmy byli częścią Unii Europejskiej, tej bardzo dużej, wspaniałej społeczności. Polska jest w Europie, zawsze była i wierzę, że wykorzystamy tę szansę. Z tym Państwa zostawiam. Bądźcie bezpieczni i spotkajmy się po Trzech Królach i rozpocznijmy budowę normalnego, wspaniałego społeczeństwa.